Tanie kredyty i pożyczki stały się dla tysięcy ludzi codziennością. Raty 0% czy też minimalne opłaty za możliwość pożyczenia pieniędzy sprawiają, że masę osób nie wyobraża sobie życia bez karty kredytowej czy też kredytu hipotecznego na nowe mieszkanie. W dzisiejszym wideo chciałbym pokazać Wam, co może się stać, kiedy kran z łatwym pieniądzem zostanie zakręcony i jak w tej chwili miliony osób jest ogrywanych przez system bankowy. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Aby zrozumieć, co aktualnie dzieje się na rynku finansowym, najpierw musimy spojrzeć na nasz system monetarny nieco szerzej. W Polsce głównym regulatorem monetarnym jest Narodowy Bank Polski, który reguluje podaż i popyt na tym rynku poprzez podnoszenie i obniżanie stóp procentowych. Kiedy stopy procentowe zostają podnoszone, raty kredytów również zostają podniesione, tak samo zresztą jak wysokość lokat bankowych, które oferowane są przez banki komercyjne. Kiedy natomiast Rada Polityki Pieniężnej postanowi stopy obniżyć, dzieje się rzecz odwrotna. Wysokość lokat bankowych zostaje ścięta, tak samo zresztą jak i wysokość rat kredytów. Co do zasady, w czasie kiedy gospodarka słabnie, stopy procentowe są obniżane, a kiedy ma się ona dobrze, stopy sukcesywnie zostają podnoszone. Stopy procentowe mogą być również podniesione w innym przypadku. Ma to miejsce wtedy, kiedy inflacja zaczyna wymykać się spod kontroli. W historii Polski, jak w życiu każdego z nas, są okresy lepsze i gorsze. I tak samo też klarowały się poziomy stóp procentowych. Raz rosły, a raz spadały. W ostatnich jednak latach stopy procentowe były sukcesywnie obniżane i doszliśmy do momentu, w którym to znajdują się na historycznie niskich poziomach. Oznacza to, że w całej historii Polski nie było lepszych czasów na wzięcie kredytu. Tysiące więc Polaków ruszyło tłumnie po kredyty hipoteczne czy też pożyczki. Tani pieniądz sprawił, że wiele osób, których nie było do tej pory stać na wiele rzeczy, mogły pozwolić sobie na wzięcie sprzętu na raty czy też wyjazd na wymarzone wakacje. Do dobrych rzeczy przyzwyczajamy się szybko i tak też stało się z tanim pieniądzem. Wiele osób nie umie już funkcjonować bez lekkiej ratki na ramieniu, a coraz częściej słyszy się, że wynajem jest nieopłacalny, ponieważ lepiej wziąć kredyt hipoteczny po to, by po 30 latach cieszyć się swoim własnym mieszkaniem. Wzrost zainteresowania pożyczaniem pieniędzy przełożył się więc na wzrost konsumpcji, a to z kolei napędziło gospodarkę. Ta sytuacja trwała i miała się bardzo dobrze do momentu wybuchu pandemii koronawirusa w 2020 roku. Wstrzymanie sporej części gałęzi przemysłu poskutkowało spadkiem wzrostu gospodarczego. Narodowy Bank Polski, aby na nowo pobudzić gospodarkę, po raz kolejny zaczął ścinać stopy procentowe. W tym jednak przypadku nie miał jednak wielkiego pola manewru, ponieważ stopy już znajdowały się na rekordowo niskich poziomach. Ścięto je jednak jeszcze bardziej. Na tym jednak się nie skończyło. Aby pobudzić gospodarkę i uratować firmy przed bankructwem, rząd zaczął serwować nam kolejne tarcze finansowe i programy stymulujące popyt, jak choćby słynny bon turystyczny. Niestety, programy socjalne i wpompowanie kolejnych pieniędzy w gospodarkę sprawiły, że inflacja zaczęła się rozkręcać. Rada Polityki Pieniężnej co do zasady popiera 2-3% inflację, ale na chwilę obecną wynosi ona już grubo ponad 4% i zaczyna budzić obawy coraz większej ilości osób. Mało tego, na niedawnym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej sygnały o podwyższonej inflacji zostały zupełnie zbagatelizowane, ponieważ ten wzrost oceniono jako skokowy i nie było mowy o podwyżce stóp procentowych. Co jednak ciekawe, inwestorzy odczytali zachowanie Rady Polityki Pieniężnej bardzo źle i przełożyło się to na spory wzrost euro w stosunku do naszej rodzimej waluty. Im wyższe euro, tym wyższy koszt spłaty naszych zagranicznych zobowiązań. Widząc, jak zareagował rynek, Radzie Polityki Pieniężnej, potocznie rzecz ujmując, zmiękła rura i ton, w jakim zaczęli się wypowiadać o ewentualnej podwyżce stóp procentowych, zmienił się nie do poznania.
Teraz kwestia podwyżki jest już brana pod uwagę i w najbliższym czasie zostanie ona najprawdopodobniej zastosowana. Po co opowiadam Wam o tym wszystkim? Ano dlatego, że zmiana stóp procentowych pociągnie za sobą kolosalne zmiany. Już teraz wiele osób ma problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Łatwość brania pożyczek czy też kredytów konsumenckich skłoniła wiele osób do zaciągania ogromnych kwot. I teraz przyszedł moment, w którym miesięczna rata kredytu ma wzrosnąć. Dlaczego? Ponieważ znakomita większość kredytów zaciąganych w Polsce posiada zmienną stopę oprocentowania, która zależy właśnie od wysokości stóp procentowych. Tak więc raty kredytów zaczną niebawem rosnąć i teraz warto zadać sobie pytanie, ile z osób, które posiadają na przykład kredyt hipoteczny, jest na to przygotowanych? 10? 30%? Większość nie jest przygotowana na wzrost i będzie miała ogromne problemy z dopięciem swojego budżetu domowego. To oczywiście doprowadzi do zahamowania popytu na zakup mieszkań i niestety wielu upadłości konsumenckich. Rada Polityki Pieniężnej zdaje sobie doskonale z tego sprawę, więc gra na zwłokę, przedłużając ile się tylko da ten preferencyjny czas. Przyjdzie jednak moment, w którym tak dłużej się nie da i stopy trzeba będzie podnieść i to być może w radykalny sposób. Zobaczcie, pokażę Wam teraz na kalkulatorze kredytu hipotecznego, co by się stało, gdyby podnieść stopy jedynie o 5%. Rata kredytu rośnie o kilkaset złotych. Oczywiście teraz każdy z Was może sobie pomyśleć, że są to jedynie spekulacje i taka sytuacja może nigdy nie mieć miejsca. Warto jednak zadać sobie pytanie, co jeśli? A co jeśli inflacja nie zwolni? A co jeśli euro nadal będzie drożeć? A co jeśli banki zaczną upadać, ponieważ spłata kredytów frankowych zacznie ich przerastać? A co jeśli moja rata kredytu wzrośnie? Pamiętajcie, przezorny zawsze ubezpieczony, dlatego warto rozważać każdy scenariusz. Lepiej jest zakładać czarny scenariusz, który się nie spełni, niż żyć bez planu ratunkowego i nie wiedzieć, co czynić, kiedy świat wokół nas zaczyna się walić. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie chcę być tutaj czarnym wróżbitą wieszczącym finansowy kataklizm. Chcę Wam jednak pokazać, że wystarczy niewiele, aby przewrócić nasz świat do góry nogami. W dzisiejszym wideo przyjrzeliśmy się sytuacji na rynku finansowym i temu, co może się stać, kiedy stopy procentowe zaczną rosnąć. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość i zachęciło do rozmyśleń, jeżeli tak się stało. Zapraszam Was serdecznie do udostępnienia tego materiału swoim znajomym, a także do pozostawienia komentarza z dobrym słowem lub pomysłem na nowe wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.